Cześć, tutaj znów Dawid. Dzisiaj będzie taki temacik, który zapomniałem. Wiecie, czemu zapomniałem? Bo miałem go już wcześniej zrobić. Dostałem propozycję od użytkownika No One Polska o tym, co sądzę o kibicach sportowych. Zależy jeszcze... I właśnie tak. Zależy jeszcze, jakich kibiców mamy na myśli. Bo kibiców jest wielu, nie tylko w piłce nożnej, ale wiecie, w bobsleju i w różnych sportach. Co jeszcze? I właściwie jeśli chodzi o piłkę nożną, to z kibicami jest tak, kibice tylko reagują. Jak dostanie kartkę żółtą czy czerwoną kibic na przykład Brazylii czy jakiegoś innego kraju, to jest okej dla Polaków. Ale jak polski piłkarz czy ktokolwiek z drużyny piłkarskiej w Polsce, na przykład Lech Poznań czy coś, nie? Czy jakikolwiek Polak, piłkarz, nie? Dostanie czerwoną kartkę, to już Polacy tak wyzywają sędziego, że no to jest koniec, nie? Dlatego, no nie wiem, być kibicem jest fajne, ale nie podobają mi się jednak te burdy, te bijatyki w ogóle, które wczynane są za każdym razem, kiedy się skończy mecz. Zazwyczaj myślę, mi się wydaje nawet, że zazwyczaj taką walkę zaczynają kibice drużyny, która przegra. Bo to jest właściwie całkiem możliwe. W ogóle niestety mi się nie podoba to, bo niestety to jest zbyt krwawa walka, no i mogłaby się odbyć tak, chociaż no nie wiem. Chociaż nie, zapomnijcie o tym. Nie. To jest bardzo krwawa walka, niestety jednak no, niestety giną ludzie. Taka prawda niestety. Według mnie te walki w ogóle są nie wiem po co. Skoro i tak wiadomo, że jedna drużyna przegra, a druga wygra, co nie? Chociaż remis się zdarza, ale i tak walki są. Wtedy mi trudno jest orzec, która drużyna zacznie pojedynek na przykład, nie? Walkę między kibicami. To fajnie jest być kibicem danej drużyny, ale nie podoba mi się to, że wszczynają te niepotrzebne te bijatyki, nie? Jednak powiem tak, za mało jest jednak jednostek policji, żeby tych kibiców rozgromić, nie? Bo patrzcie, bo kibiców zazwyczaj jest 3 razy więcej niż policji. No i myślę, że to jest troszkę za mało. Nawet o wiele za mało. Burdy zazwyczaj są były kiedyś rozgromione tak. Była kiedyś broń palna z ostrą amunicją, ale że zmienili tylko dlatego, że no ludzie ginęli, nie? Niestety. Przykro mi to mówić, ale tak niestety taka prawda. Przykro. Przykro niestety. No i co jeszcze powiedzieć? Zawsze jest tak na meczach, oczywiście tylko na zazwyczajach piłkarskich, że jak mówię, karę jakąś tam dostanie drużyna przeciwników, na przykład nie wiem, Brazylia, Francja czy jakakolwiek, to jest okej dla Polaków, a jak Polacy dostaną karę, na przykład nie wiem, jakiś Polak, jakiś piłkarz dostanie, nie wiem, ostrzeżenie od sędziego, że tak ma nie robić, na przykład dostanie czerwoną kartkę albo żółtą, no to już jest, że ci nasi polscy kibice się wściekają i kurczę, no to jest przesada totalna, bo czemu mieliby kibice nasi polscy denerwować się o to, że nasz polski piłkarz dostał czerwoną kartkę albo żółtą. No bo przecież to jest normalne, że jak kogoś tam skosi albo nie wiem, sfauluje, w ogóle sfauluje, zacznie bijatykę czy coś,
No nie, to że dostanie kartkę jakąś tam, albo zejdzie z boiska. Więc nie wiem, po co się denerwować, to jest w ogóle dla mnie nie... W ogóle trudno mi jest to zrozumieć. No i co? Całkiem tylko bez... w ogóle... Bez sensu w ogóle to jest wszystko. Co do kibiców innych tam, na przykład jakichś koszykarskich, siatkarskich i tych innych, to właśnie na takich meczach zauważyli, nie wiem czy zauważyliście, nie ma w ogóle bijatyk. Nie to co tam na piłkarskich. No nie? Zauważyliście to. Na pewno. Bo zazwyczaj tam, gdzie są piłkarze, to tam zawsze jest bijatyka. A tam gdzie są inne sporty, co nie? To tam nie ma bijatyk między kibicami. To jest ciekawe, nie? Dla mnie tak. I co sądzę o kibicach? Lubię, znaczy tak o... I tak, jak mam to powiedzieć? Bycie kibicem naprawdę jest trochę według mnie też ryzykowne przez te bijatyki na meczach piłkarskich, ale jak się jest kibicem, no nie wiem, innego sportu, to jest całkiem inaczej w ogóle, zauważyliście na pewno. Kurczę, to mnie... Sorry, że się powtarzam, ale taki w ogóle mam zwyczaj. I znowu właśnie popełniłem ten błąd, nie? Że nie powinno się powtarzać po kilka razy tego samego. No cóż, przykro za to, naprawdę. Powiem tak, jeszcze tak na do, że tak powiem, na dokładkę. Jakie sporty na przykład mi się podobają, powiem wam na koniec. Piłka nożna oczywiście, lubię Lech Poznań i ich tam tych, te inne drużyny, które po prostu, no bo z Lechem Poznań trzymają jakieś tam inne drużyny, nie wiem dokładnie jakie, bo tam się przyjaźnią i w ogóle nie, no jakoś tak kibic tych drużyn, co nie, co się kumplują z Lechem Poznań, no. Co jeszcze? Koszykówka bardzo mnie interesuje, ale oczywiście amerykańska, nie? Bo ta playoff, to Polska to taka trochę inna jest niż ta amerykańska. Bo jestem do tamtej przyzwyczajony, do ligi NBA. Czyli NBA. Bo ta liga w ogóle nie jest mi nawet obca, wiecie? Bo często oglądałem mecze z tamtych z tamtej ligi. Co jeszcze lubię? No, tenis to raczej nie bardzo. Co jeszcze mnie interesuje? Nie wiem, jakieś tam wyścigi, na przykład Formuły 1. Albo, no nie wiem. Kiedyś kolarstwo mnie interesowało, ale już nie bardzo, tak. Interesują w ogóle mnie też wyścigi, w ogóle tak ogólnie mówiąc, nie? Co jeszcze mnie interesuje? Nie, chociaż to chyba wszystko. Nie. No to już na serio wszystko. Sorry, że tak się dzisiaj tak dzisiaj gadałem trochę niejasno. Bardzo was przepraszam, ale powtarzałem się dlatego, żeby trafić do tych widzów, żeby trafić do takich bardziej inteligentnych widzów, troszkę inteligentniejszych. Wszystkich, którym nie odpowiada powtarzanie się, przepraszam was. No, to już na razie tyle. Może następnego vloga, na końcu też pewnie o jakiejś grze, albo o serialu może. Aha, jeszcze takie przypomnienie. Projekt się zbliża ten z odpowiedziami na pytania, a pytań jest bardzo mało. W ogóle komentarzy jest w ogóle mało. I czekam, aż zaczniecie zadawać jak najwięcej pytań, bo chcę, żeby ten projekt się udał. No i myślę... Myślę, że tych pytań będzie jak najwięcej. No i co?
Mam nadzieję, że spodoba Wam się chociaż trochę ten widok. Wiem, że trochę niejasny i w ogóle. No, ale no cóż, po prostu dzisiaj nie miałem tematu w ogóle tematy mi się kończą ostatnio. No. To na razie tyle. Na razie.